Hej, wielokrotnie słyszałem coś takiego od wielu moich koleżanek, od wielu kobiet, które spotkałem w życiu, że bolała je głowa po randce. Ból głowy był niesamowity. Kobieta, wracając z randki, pomimo tego, że była w ciężkim stanie, idąc na tą randkę, no bo miała jakąś traumę z wcześniejszych związków, z wcześniejszego związku, ogólnie była na przykład w ciężkim czasie życia, w ciężkim momencie życia, tak bym powiedział, momencie życia, i poszła sobą na randkę, no bo jakoś tam się z nią umówiłeś. No i ona żaliła mi się, że wróciła z tej randki jeszcze bardziej roztrzęsiona niż na nią szła, a już była prawie wrakiem człowieka w danym momencie życia. Druga wróciła z bólem głowy. Trzecia powiedziała, że przez kilka miesięcy ma dość facetów. A czwarta powiedziała, że dzień wycięty z jej życia rozsył życia. Więc wypowiedzi słyszałem tak różne, ale bardzo wiele było negatywnych, wręcz bym powiedział dramatycznych, które wpłynęły na te kobiety. Wpłynęły na to, jak te panie później się czuły. Te wypowiedzi były po prostu, no, zostały mi w pamięci i dały dużo do myślenia. Dały do myślenia to, że wielu facetów, po prostu bardzo wielu, bardzo dużo mężczyzn, nie ma pojęcia, jak ma się zachować na pierwszej randce. Nie ma pojęcia, jak się ma zachować w ogóle na randkach. Więc to jest bardzo dużym problemem w dzisiejszym społeczeństwie, ponieważ bardzo wielu ludzi siedzi nosem w internecie i tak naprawdę nie wie, co to znaczy rozmowa z kobietą. Prosta, zwykła i na luzie. No bo skoro obserwuję, jak to wszystko się zmienia od 30 lat i pomimo tego, że kiedyś stało się na podwórku, kiedyś nie było internetu, telewizja była w ograniczonym oprogramowaniu, czyli 5 kanałów, bajka o 19 i to wszystko. No i kiedyś ludzie stali na tych trzepakach, na boiskach, było tych dzieci pełno. Pomimo tego, że ich było pełno, to w swoim życiu widziałem kilku mężczyzn tak naprawdę. Poznałem kilkunastu może, którzy nie mieli problemu z podejściem do kobiety, z nawiązaniem relacji. Wybierali sobie kobiety jak chcieli, gdzie chcieli i po prostu dla nich to było od tak. Ale większość mężczyzn tak naprawdę w tamtych czasach większość mężczyzn nie była w stanie podejść do kobiety. To, co się dzieje w tych czasach, to nawet wręcz bym powiedział, brak mi słów. Tylko nie mówimy, panowie, żebyście się nie poczuli tacy pewni o panach, którzy są pod wpływem używek alkoholu czy jakichś innych środków, że podejść do kobiety, tylko po prostu stoisz gdziekolwiek jesteś sam, podoba ci się kobieta, po prostu podchodzisz tak, jakbyś wypił kawę. I to jest dla ciebie normalne. Normalne, naturalne i to działa w wielu krajach na świecie, po prostu to jest normalne. To, że w naszym kraju to jest dla większości abstrakcyjne, to jest tylko i wyłącznie problem. Każdy wie kogo, już nie muszę mówić. Ale do czego zmierzam w tym momencie? Zmierzam do tego, że gdy idziesz na randkę, żebyś spowodował to, że ta kobieta po tej randce będzie szczęśliwa, zadowolona i nawet gdy już nie będzie między wami drugiej randki, bo mogły się jej spodobać wizualnie, ale spodobały się jej się jako facet, jako kolega, jako człowiek, to ona zawsze może cię polecić komuś innemu. Koleżance jakiejś fajnej, którą ma, może cię polecić
jakiemuś koledze, który ma akurat wielką firmę, może załatwić Ci pracę, albo możesz przez nią poznać wielu ciekawych, interesujących ludzi. Spowoduj to również, żeby pierwsza randka, druga randka tej kobiety nie była po prostu dramatem. Bo skoro tak wiele kobiet mi się żaliło, to oznacza to, że wielu facetów do teraz, i to będzie coraz się bardziej pogarszało, ponieważ siedzą nosem w internecie. A jeżeli ktoś siedzi nosem w internecie, to relacje damsko-męskie stają się coraz bardziej obce. Więc taka rada ode mnie. Zacznij edukować się, jeśli chodzi o kobiety. Zacznij zmieniać się od nowa i powoduj to, że kobiety, które będą wychodziły po randce z Tobą, żeby czuły się lepiej, żebyś Ty również po randce... Największą sztuką ze sztuk jest to, że po randce we dwójkę wychodzicie, jakbyście doznali jakiegoś błogostanu. Czujecie się cudownie, Ty się czujesz cudownie. Ta dziewczyna, która była z Tobą na randce, czuje się również cudownie. I wracacie do domów i opowiadacie swoim znajomym, jak było cudownie, jak było fajnie. I już nie możecie się doczekać, we dwójkę nie możecie, kiedy będzie kolejna randka. Jeśli chcesz czegoś takiego doświadczać coraz częściej, na dole masz link do moich szkoleń. akademia-dm.pl. Zapraszam Cię serdecznie. A ja osobiście pozdrawiam Cię z pięknego Szczecina. Życzę jak najwięcej cudownych randek i pamiętaj o jednej rzeczy. Jeśli spieprzysz pierwszą randkę, drugiej już nie będzie. Pamiętaj jeszcze o jednej, o drugiej bardzo ważnej rzeczy, że ta kobieta ma bardzo wiele koleżanek. Bardzo wiele. I te koleżanki, jeżeli spieprzysz tą randkę, to prawdopodobnie dziesiątki, jak nie setki osób z jej otoczenia dowiedzą się o tym. Po prostu. Hej.